Jak się wam podobają zawody? Okej, bardzo fajnie. Ja jestem drugi. Dużo się ścigamy, bo ten tor jest bardzo fajny do ścigania, a na niektórych torach to są bardzo duże przestrzenie. We sit adrift in search of fact. It seems indeed life is abstract. Several years with one faint sun, and this vast death that holds no pełnowymiarowy tor samochodowy, posiadający homologację FIA, który jest rozpoznawany w kraju, jak i za granicą. Rozgrywają się tutaj zawody samochodowe, motocyklowe oraz kartingowe, rangi krajowej, jak i również europejskiej. Ostatnio pojawiły się coraz to groźniejsze plotki dotyczące planowanego zamknięcia toru, który potwierdził nowy prezydent Poznania w jednym z wywiadów. Już obecnie organizatorzy imprez na torze są coraz bardziej ograniczeni przez absurdalne ograniczenia głośności, które znacząco wpływają na osiągi pojazdów. Warto wspomnieć, że sam obiekt leży w bezpośrednim sąsiedztwie dużego portu lotniczego Ławica, który obsługuje loty cały rok i całą dobę. Zamknięcie toru spowodowałoby brak miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby szkolić swoje umiejętności jazdy oraz dać upust swoim emocjom w bezpiecznych warunkach. Tor to nie tylko motoryzacja, ale również miejsce szkolenia się policji, zawodów kolarskich, organizacji koncertów i pikników rodzinnych. Nie dopuśćmy do tego, aby tor Poznań skończył jak tor Lublin, który jest stopniowo zasypywany piaskiem i żwirem z pobliskiej budowy. Musimy dbać o nasz jedyny tego typu w Polsce obiekt, by motosport nie umarł w naszym kraju.